Chojrak tchórzliwy pies to kreskówka z 1999 roku, która towarzyszyła w dzieciństwie ogromnej ilości osób. To znana kreskówka o piesku, który musi przezwyciężać swoje najgorsze obawy i zmagać się z potworami, takimi jak zombie, duchy czy psychopaci. Główni bohaterowie to oczywiście pies Chojrak, ale i jego właścicielka, urocza staruszka Muriel, którą Chojrak zawsze musi chronić przed niebezpieczeństwem. W kreskówce pojawia się także właściciel Chojraka, czyli Eustachy, który słynie z wrednego charakteru i tego, że nienawidzi on swojego psa Chojraka. Kreskówka Chojrak, tchórzliwy pies, wyróżnia się sporą dawką grozy, którą twórcy połączyli z zabawnymi gagami i stworzyli trochę taki młodzieżowy horror. Ja przyznam wam szczerze, że będąc dzieckiem, kilka razy naprawdę się na Chojraku wystraszyłem. Na przykład w epizodzie, gdzie na farmę przyjeżdża socjopata i fryzjer Fred, który postanawia ogolić Chojraka. Zapadły mi też w pamięć przerażające pająki, jakie hodował w swoim hotelu właściciel. A i nie mogę zapomnieć o jednym z najstraszniejszych epizodów, oczywiście według mnie, w którym reżyser postanawia nakręcić na farmie horror o zombie. Jak się potem okazuje, reżyser sam jest zombie i chce ożywić następnego potwora. Zresztą, takich strasznych epizodów jest tutaj naprawdę sporo, ale dziś nie o tym. Pogadamy za to o Chojraku z bardziej realnej perspektywy i o tym, czy Chojrak jest oparty na prawdziwej historii. I czy tak naprawdę pies Chojrak naprawdę istniał? Twórcą całego zamieszania jest bloger, który twierdził, że być może kreskówka Chojrak tchórzliwy pies oparta jest na mrocznej, ale prawdziwej historii małżeństwa Williama i Margaret Patterson, którzy mieszkali w dzielnicy Kern Place w pobliżu Nowego Meksyku na farmie. W tej historii jest kilka podobieństw do Chojraka, ale czy obie historie są ze sobą aż tak powiązane, to musicie sami to ocenić. W każdym razie Margaret, podobnie jak Muriel, była miła i spokojna. Natomiast pan William słynął z buchowego charakteru, no i uogólniając, nie był zbyt dobrym człowiekiem, podobnie jak Eustachy. Stało się tak, że pewnego dnia ta para, mieszkająca w odległym miejscu na farmie, po prostu zniknęła i do dziś nie wiadomo, co się z nimi stało. Jest wiele teorii, od UFO aż po wiedźmę, ale także psychopatę, jak i teorię, że małżeństwo było tajnymi agentami, którzy pewnego dnia po prostu uciekli. Ostatni raz widziano ich 6 marca 1957 roku, kiedy sąsiadka przyniosła im ciastka. Swoją drogą, jak zeznała sąsiadka, William swoim zachowaniem przekazywał, że nie jest ona zbyt mile widziana w tym domu, dlatego sąsiadka szybko wyszła. Małżeństwo było właścicielami firmy fotograficznej i byli bardzo dobrze znani w swojej społeczności. W chwili zniknięcia William miał 52 lata, a Margaret 42. Mieli też zwierzaka imieniem Tommy i co ciekawe policji udało się go odnaleźć niedługo po zniknięciu małżeństwa. Tommy jednak wcale nie był psem jak Chojrak, a kotem. Warto też wspomnieć, że małżeństwo zostawiło w domu wszelkie ubrania, osobiste przedmioty i także rzeczy dość cenne, co oznacza, że raczej nigdzie nie wyjechali, bo raczej zabraliby te wszystkie rzeczy. W trakcie śledztwa wyszło, że małżeństwo na kilka dni przed zniknięciem spotkało się na kolacji ze swoim dobrym przyjacielem, Cecil Wardem. Jak zeznał Cecil, choć rozmawiali na wiele tematów, to nawet słowem małżeństwo nie wspomniało, że planuje jakiś wyjazd czy podróż, a co więcej wszyscy umówili się na kolejną kolację w najbliższym czasie. Do tej kolejnej kolacji już nie doszło, bo małżeństwo rozpłynęło się w powietrzu. Warto wspomnieć, że to właśnie Cecil zgłosił zniknięcie małżeństwa na policję, dodatkowo dodając, że w dniu ich zniknięcia widział na podjeździe pewnego konkurencyjnego zakładu dla biznesu małżeństwa ich samochód. Potem właściciel tego konkurencyjnego zakładu nazwiskiem Kirkland został przesłuchany i co ciekawe wyznał, że wie, co stało się z małżeństwem, a przynajmniej z Williamem. Bo stwierdził, że pomagał mu złodziom, którą to William wybrał się podobno na wycieczkę. Ale choć nie było dowodów, że to Kirkland stoi za zniknięciem małżeństwa,
to wiele osób uważa, że to on jest winny, zwłaszcza przez fakt, że niedługo po zniknięciu pary ich księgowy otrzymał telegram od rzekomego Williama. Choć to trochę dziwne, bo telegram był podpisany jako W.H. Patterson, a drugie imię Williama to Duncan, więc telegram powinien być podpisany jako W.D., więc to wszystko naprawdę było dziwne. W każdym razie telegram zawierał dokładne instrukcje, aby księgowy sprzedał przyczepę mieszkalną należącą do Pattersonów i przez pewien czas pełnił funkcję administratora biznesowego w ich firmie fotograficznej. Pieniądze ze sprzedaży przyczepy miały pójść natomiast na wsparcie ich biznesu fotograficznego, a ich dom miał zostać wynajęty na 9 miesięcy. Szokowała też końcówka telegramu, według którego cała firma i wszystkie pieniądze miały zostać potem przekazane dla ich konkurenta Kirklanda. Co ciekawe, dopiero 30 lat później były dozorca małżeństwa wyznał, że czyścił ich krew w garażu, jak i widział części ich skóry na ich łodzi. Nie mówił o tym wcześniej, bo podobno nie był legalnie w swoim kraju i bał się deportacji. Ale to nie jest koniec historii, bo 2 lata po tym wyznaniu dozorca ginie w wypadku samochodowym. Czy był to wypadek, a może celowe działanie lub klątwa? Wiele osób uważa, że sprawa ma podłoże paranormalne, dlatego że małżeństwo niedługo przed zniknięciem miało zgłosić na policję, że widziało przed swoją farmą Skinwalkera, który według kultury Navajo jest rodzajem wiedźmy, która zamienia się w zwierzęta. Niektórzy wiązali jednak pojawienie się tej istoty nie ze zjawiskami paranormalnymi, a działaniami kosmitów. A więc czy konkurent biznesowy zabił małżeństwo, a może zrobiła to wiedźma lub kosmici, to nie jest pewne. A to nie wszystko, bo w czasie, gdy zniknęło małżeństwo, na tym terenie miał działać psychopata David Ray. I choć nie odnaleziono żadnych ciał jego ofiar, spekuluje się, że odebrał on życie 60 osobom. Porywał on kobiety, które następnie torturował, zamykając je w drewnianej skrzyni, gdzie umieszczone były przerażające narzędzia, ale i lustro. To tam psychopata wykorzystywał swoje ofiary i poprzez działanie lustra chciałby kobiety widziały wszystko, co im robił. Często do swoich chorych praktyk na kobietach wykorzystywał swojego psa. To, co robił ten człowiek tym kobietom, jest nie do opisania. Do swoich praktyk stosował liczne leki, przez które próbował wpłynąć na umysły swoich ofiar, by potem zostawiać je przy drodze i by nie wiedziały one, czy to wszystko, co się wydarzyło, było prawdą, a może tylko snem. Kim naprawdę jest Scooby-Doo? Twórcy ujawniają przerażającą prawdę. Link do filmiku na ten temat w opisie.